Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0, zapraszam na partie, które będę komentował. Gram na 10 minut, zaczynałem z rankingu 1000. Omawiam tutaj swoje plany. Mam nadzieję, że. O! Już mamy, moi drodzy, już mamy przeciwnika. Poszło C4, odpowiadamy skoczek F6. Oczywiście opowiadam o swoich planach, o swoich tutaj ruchach. Celem moim jest zdobycie rankingu co najmniej 2400. Zobaczymy, czy to się uda. Jest D3. D3. No tak grają, tak grają. Tak kiedyś zagrał mi Władimir Kramnik, miałem okazję zagrać. Dobra, zagramy C5 z planem skoczek na C6. Będę chciał zagrać G6, żeby mieć tutaj diagonalę, w którą będzie patrzył sobie goniec. Oczywiście skoczek C3, skoczek F3 to są normalne posunięcia. Można też spróbować zastosować się ruch D5, żeby powalczyć od razu w centrum. Tak sobie teraz myślę. Bicie tu, on... Nie, zagramy G6, zagram ze swoim planem. Taka troszeczkę partia angielska nam wyszła. Nie troszeczkę, tylko wyszła nam partia angielska. Ale może się zawsze przerodzić w królewską indyjską, ale to tutaj pionek musiałby być na E4, a ten musiałby być na D5. No to się raczej białym już nie uda. Bo zawsze po drodze po ruchu D4 mogę zbić B3, sobie zagrał przeciwnik. Ok, gramy goniec G7. Goniec B2, roszada. Tutaj wielkiej filozofii póki co nie ma w tych pierwszych ruchach. Teraz mogę zagrać D5. Zobaczcie, ja mam wrażenie, że teraz mój przeciwnik grający białymi jest z tyłu, jeśli chodzi o tempa. Teraz D5, jeżeli zbicie, zbicie, no to on nie może odbić. Dobra, gramy D5. Jak przeciwnik mi pozwolił teraz na D5 po roszadzie, jak najbardziej z tego skorzystam. W tym momencie oczywiście jak nie wybije, to będę mógł pionka przepchać, ale tak już się nie stało. No i on musi tutaj oczywiście to pobronić i na przykład zagrywa wieża C1. Zastanawiam się teraz nad ruchem skoczek na B4 z opcją zbicia, jak zbiję tu goniec czy wieża, to zbijam tu, ale nie, to nie działa, bo tutaj nawet na C5 pionek pada, to w ogóle bicie gońcem tutaj jakoś tak średnio mi się to kalkuluje. Oczywiście mogę zagrać tak i zagrać tu, ale teraz tak patrzę, że jak on mi zbije... To będę miał tutaj pionka atakowanego. Zagram teraz B6, no czyli przechodzimy do bardzo podobnych struktur. Teraz albo E5, goniec E6 z tym planem, albo z gońcem B7. Jednak zagram w ten sposób. Myślę, że teraz będę musiał po prostu próbować grać na rozwój. Zagram po prostu E6. On cały czas nie może mi zbić skoczka. Teraz już może, ale jak zbije, to odbije tym. Wieża E8, taki ruch, który pokazuje, że po wybiciu i po wybiciu tam, po wybiciu tu, moja wieża będzie już sobie patrzyła na pionka, więc tak sobie spróbuję zagrać. Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch, tak naprawdę taki bardzo optymalny, ale wydaje mi się, że całkiem ok, bo zawsze mogę zmienić decyzję, zagrać też E5. Na razie wieża E8 z planem, no właśnie, poszło bicie, zobaczcie, czyli poszło to, co mówiłem. Poszły wymiany. Oczywiście on jak zbije tutaj, to ja zbijam tu i on jest z tyłu. Aha! No tego ruchu nie zauważyłem, a to nie jest jakiś straszny ruch dla mnie, absolutnie. To wybije to wieżą. Chodzi o to, że on mi nie pozwoli tutaj wybić, zbudować centrum. W tym momencie zmienimy koncepcję. Wieża D7 może zagrać, ale na razie wieża może C8. Bo te wieże tutaj się przydadzą. On spróbuje może zagrać hetman F6, to ja wieża tutaj wymienimy. W ogóle będzie taka końcówka, ale zobaczcie, za chwilę będę mógł wejść skoczkiem, spróbować zaatakować pionka. No jakby słyszał, słuchajcie. No wymianę hetmanów będę chciał zrobić, dlatego że i nawet chyba spróbuję zbić tą wieżą. Tą? Nie, zbiję tą. Zbiję tą, bo jak zaplanowałem sobie skoczka, to nie chcę takiego wtargnięcia. Mogę powiedzieć w ten sposób. Moja pozycja jest bezproblemowa, tyle że białe też nic nie uzyskały po debiucie, ona jest mniej więcej równa, ale zawsze chciałbym grać takie pozycje, jeżeli chodzi o wybór. Znaczy, chodzi mi o to, że wchodzę w takie pozycje w ciemno. O, to jest ciekawa rzecz, moi drodzy. On proponuje mi wymianę tutaj za gońca. No ale jak się wymienią te dwie lekkie figury, no to może być bardzo blisko remisu. Mogę jeszcze zagrać w ten sposób i wymienić tu, tylko stracę trochę temp. Z drugiej strony, jak zbiję tu, on mi zbije, ja tak, on odejdzie końcem. Ten skoczek nie będzie miał dobrej opcji.
Ale może potem tak go przygwożdżę, wieża D4. No dobra, niech będzie. Mój skoczek może jeszcze tutaj, może trochę jeszcze powalczy. Jeszcze się zastanawiam, czy taka opcja nie jest dobra. Tak głośno myślę. Ale chyba nie. Chyba wieżą zagramy sobie tutaj. I teraz tak, wieża na D4. Tu mi chodzi o to, żeby trzymać punkt B4, a zawsze taki ruch może też zadziałać na przeciwnika trochę psychologicznie, że to tam wieża mu wtargnęła bardzo wysoko. Zagramy A5. Po prostu on też może grać A3, B4, a teraz to się będzie wszystko bronić. Teraz pytanie. F5 chyba zagram. F5, czyli będę trzymał tu cały czas pola w centrum, ale skoczek też będzie miał takie odejście bardziej rozwojowe, że tak się wyrażę. Okej. Okay. No dobra. Tym skoczkiem muszę znaleźć dobrą placówkę. Chętnie bym zagrał tak i tak, ale nie mogę. Bo mi wybije tutaj to. Pytanie, czy tak go nie ukąsić H5? Ukąszę go, bo jeżeli uda mi się zagrać H4 i wybić tu i on wybije. Ale poszedł. No dobra, skoczek F. No on musi zagrać H4. Musi. Zobaczcie, jak to się też śmiesznie ułożyło. Pionki stoją na białych polach. A on ma gońca białopolowego, czyli tutaj go blokuje. Tak teraz się zawiesiłem, dlatego że widzę, że on chce mi to wymienić z kubany. No dobra, wymienię jedną wieżę. On zagra wieżą na C4. Pytanie, czy ta wymiana do samego końca będzie ok? No właśnie. Bo jeżeli wymienię, jest duże prawdopodobieństwo remisu. Na razie tego nie zrobię. Zagramy tak. Tutaj będę chciał tę wieżę odpędzić, ale H4 mi bardzo się nasuwa. Tylko teraz nie mogę, bo on po prostu mi zbije. Nic nie będę miał z tego. Dobrze, zagramy skoczek D6. Momencik, a jak zagrałbym E5, no on nie wybije, to by było za ładne. Dla mnie by było za ładne. A jak zagram E5, to co wtedy? On E3 jakieś? Nie, E3 nie może, bo tu chwila, to może to jest dobre. Tak? Tylko ja już widzę taką coś takiego, że jak E5, może tu, tu, tu. Te pionki w centrum. Dobra, zagrajmy tak. Może im mniej wymian pionków, tym lepiej. Tym skoczkiem tędy będę chciał przejść, coś spróbować podziałać. Jeszcze podciągnąć króla. Jest to proces, ale do zrobienia. Nie od razu Rzym zbudowano, moi drodzy, więc... A, tutaj też walczymy o ranking 1900. Teraz tak patrzę, czy ja nie mogę tak zagrać i tu spróbować wejść. Nie, podciągnę króla najpierw. Podciągnę króla. Czy on tak planuje? Może trochę powymieniać. Będę musiał tutaj chociaż raz kopnąć, ale wtedy... O, dobrze. Chcesz zagrać B4? To zagraj. Skoczek B5. Jak zagra tu, to jest skoczek C3. I wieża będzie w kleszczach, moi drodzy. W kleszczach? Co ja powiedziałem? W kleszczach? Chyba źle się wyrażam tutaj po polskiemu. No, wiadomo o co chodzi. Wieża nie będzie miała ucieczki, więc on B4 nie może. Tak może zagrać. Wtedy tu. No, słuchajcie, to on jest chyba już mój. Znaczy tak. Jednego pionka wybije. Tutaj, mając to na myśli, że jest mój, myślałem o tym ruchu, bo atakuję tutaj i atakuję tutaj. Jeżeli on zagra B4, to ja mogę zbić tu i wziąć pionka, a on mi zbije tu. Ale chwila. Po takim ruchu, on B4, to ja mogę zbić tu, on tu, ja tu, on tu, ja tu. On tu, ja tu i mam pionka więcej, tylko pytanie, czy to wystarczy. Mi do szacha, nie mogę iść tu, bo jest G5 z matem. Będę musiał zagrać tak, on mnie może wiecznie szachować. Ale ma zdwojone pionki, tam atakuje. Dobra. No chyba nie ma innego wyjścia, trzeba w ten sposób zagrać. Najlepszej opcji nie widzę. Jeszcze taką pułapkę chyba na niego widzę, jaką mógłbym zastosować. Zagrać skoczek na B3. On tu, ja tu. On tu, ja tu, on tu. Ajajaj. Aha, ale ja wrócę. Ale ucieknie.
i nie zablokuje tego pionka. Ale to jest sprytne, tak, tak. Tak i tak. Kurczę, inaczej to by działało. Dobra, zbijam. Idę na wieżówkę z pionkiem. Szkoda, że mam szacha. Znaczy, że on ma szacha. Szkoda, szkoda, bo tu już bym stał pięknie. No tutaj nie. No muszę tutaj wybić. Nie ma opcji. Nawet w ten sposób zagrał. A teraz jak zbiję, zbiję i tak. Wyprostuję mu te pionki. Ale dzięki temu będę mógł schować króla na f6. Jest to prawdopodobnie remis. Muszę obronić. Jest to prawdopodobnie remis. Co? No to teraz to chyba nie jest. Idę tu. Tak. Biorę tego. On tu. Znaczy mogę zagrać tu. W ogóle mogę dać jednego szacha, zobaczymy co zrobi. I tak będę musiał wrócić. Ja tutaj się bawię za darmo. Dobra, wracam. On wróci na f3 zapewne. No dobra, tu nie mam wyjścia jak e5. Muszę zagrać e5. I teraz tak. Po ruchu takim mogę zbić wieżą. Tu będzie wisiał pionek, on będzie musiał pasywnie bronić. Ja wrócę wieżą, będę swobodny. Tak zrobimy. A jeśli tu i tu, to on tak. Ja wrócę, pójdzie pionkiem. Ja tego pionka i tak zatrzymam, ale nie. No lepiej zbić tego wolnego, a z tym się nie śpieszyć. Ale wieżóweczka nam się zrobiła. Dobra, zbijamy. To jest gra bez ryzyka. Nawet teraz coś takiego mogę zrobić i to jest też wygrana. To jest też wygrana pozycja, oczywiście. Ten pionek nie jest teraz najważniejszy. Najważniejsze jest odcięcie króla. Gram tak, przechodzę tędy. Król jest odcięty. No tak, tak, tak. Ja wiem, że będziesz chciał mnie tutaj męczyć. Mogę tak? Nie, tak nie chcę. Nie, no idę tutaj. Pójdę później tu. Dokładnie. Tak. Bo zawsze tego pionka jeszcze chcę wziąć. Jak on tak, to dostanie szacha. I idę tak. Do góry. Pioneczek. Król za nim podąża. I wieżówkę będziemy tutaj wygrywać. On tutaj królem w miejscu musi stać. Czy musi, nie musi. Tutaj będzie chciał zagrać. Mogę też tak, bezpiecznie. Dobra, mogę też tak zagrać. Jak nie chcę się obawiać o pionki moje z tyłu, żeby tego mi nie wziął, to zagram sobie wieżą właśnie za chwilę na d6. Oczywiście odcięcie króla już nie działa, ale ten król jest i tak daleko, ale już jestem tym pionkiem już bardzo blisko. Okej, chyba tak w ogóle bezpiecznie zagram, bo nawet po takim szachu mam wieża c6 i ten pionek ucieka. Dokładnie tak. I lecimy do góry. A jak zbiję? Tu, tu. No nie, no to idę tak. Idę tak. Zwycięstwo mamy w kieszeni, moi drodzy. I król. Bo wieża tutaj już asekuruje. No to wszyscy już widzą. I król. Jeżeli tak zagra, zbił, no to bez znaczenia. Chodzi o to, żeby też tutaj odciąć króla. Dobra, mamy 1900, jest bariera przebita. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1975. Znowu czarne. Dobrze, jest e4. Zagrajmy, jaki debiut zagrajmy, moi drodzy? A zagrajmy C5, no dużo ludzi gra C5, to będziemy to grać. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Skoczek F3. A może Najdorfa zagramy, może będzie okazja. D6 niech będzie. Po D4 wybijamy klasycznie, skoczek wybije zapewne. Może też Hetman. To nie przeszkadza. Jest skoczek na F6, skoczek na C3. Tak, no i A6, czyli wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Jeden z najbardziej ostrych wariantów. O, jeszcze gość w ogóle zagrał bardzo fajnie, bardzo ostro.
goniec G5. Ten nie pozwala mi zagrać E5, dlatego że jak skoczek odejdzie, to tutaj pole będzie miał zakleszczone. Ale też chodzi o to, że po prostu po takim ruchu E5 się, z tego co wiem, to nie gra. Gra się E6, żeby walczyć o punkt D5. To są ostre, fajne warianty. Dobra, no ja gram na głowę. Goniec E7, po prostu. Skoczek B3 od razu odszedł. Grają chyba tak, ale to w ogóle skoczek, wiecie, z centrum skoczek ucieka od razu na bok. Ma to sens? Szczerze mówiąc, nie wiem. Zagram po ludzku. Skoczek na C6. Ten skoczek oczywiście fajnie pilnuje. Wyprowadzę sobie normalnie, jak człowiek, figury. Następnym planem będzie. Aha, tutaj takie ruchy są możliwe, ale to jeszcze nie jest możliwe. Gość na razie nie chce kończyć rozwoju. Gra wieżą na D1. W następnym posunięciu będę chciał zagrać tutaj hetmanem. Potem zagrać B5 i goniec na B7. Taki będzie plan. A3. Według mnie ruch nietrafiony. Troszkę zbędny. Strata tempa. A ja robię swoje. Hetman C7. Schodzę z jakichkolwiek tutaj ataków poprzez ruch E5. I teraz ruch chyba B5 się tutaj narzuca. Ruch B5 zawsze się przyda. Goniec B7. Ja myślę, że ta wersja sycylijskiej czarnymi jest ok. Czarnymi, a czarnymi, powtarzam się. Tak, i goniec B7. Ok. Tak, plany są różne. Oczywiście tutaj goniec sobie też fajnie patrzy. Taki ruch będzie pewnie proponowany. Się tego nie boimy. Zagramy sobie wieżą na E8. To zawsze wzmacnia gońca. To jest taki też standardowy ruch. Jak będzie goniec H6, to zagramy G6. Nie ma się czego bać. Oczywiście on F4 będzie kombinował. No to G6. Nic nie ma. F4, F5 może próbować przeciwnik w ten sposób grać. Trzeba będzie go tutaj kontrować na skrzydle. Tylko jeszcze się zastanawiam jak, bo po tym ruchu. No właśnie, sycylijska jest. Co ty robisz, chłopak? Sycylijska nie jest łatwym debiutem. Zagrajmy tak, bo jeżeli on hetman F4, to sobie skoczkiem zagram tu. No dobra. Tu mnie atakujesz. No słusznie, nawet nie mogę jakoś sensownie odejść. No muszę wrócić. Troszkę może mi się przestaje podobać moja pozycja. Co? Co? Oddał pionka. Po prostu oddał. Tutaj nie ma żadnych bić. Co? Ja rozumiem, jak zbiję hetmanem. Chwila. On dobrze zagrał, ja nie policzyłem figur. On będzie miał dwie figury za wieżę, to ja źle to policzyłem, źle to rozegrałem. Aha, no dobra, albo hetmanem, albo skoczkiem. Jeżeli skoczkiem, to on mi zbije tutaj. Potem goniec F6, wprawdzie skoczek stoi, ale nie podoba mi się to za bardzo. Jak zbiję hetmanem, to też wszystko się do końca wybije. A, dobra, jednak skoczkiem. Zachowam jeszcze jedną figurę. I zagram takie posunięcie jak E4. Spróbuję trochę gościa sparaliżować. Dobra, i zagramy E4. Chodzi o to, że on nie może zbić teraz pionka, dlatego że ja tutaj odbijam, a na końcu. A tutaj, przecież on mi jeszcze na A8 będzie patrzył. Aj, to zepsułem całą akcję, ale on tego nie dostrzegł. Tak, on chce zagrać tu, chce dać mi mata. Dobra, ale mata nie ma. Zagram tak. To się będzie teraz trzymało, bo jeżeli on mi zbije, ja zbiję, on goniec F6, to ja mam hetman D6 i nuta F8 się chowam. Wieża C8 się tutaj na pewno przyda. Hetman C6, a skoczek A5 wchodzi. No tak, jest ostro, a może tak w ogóle? O, spróbujmy w ten sposób. Wymienić hetmany. Moim atutem jest na pewno to, że mam pionki. O kurczę.
Nie, moim atutem nie jest nic, bo ja tracę znowu materiał. O rety. Po prostu jak amator zagrałem. Jak amator, bo on zagra goniec C7, a ja nie miałem tu wyjścia. To będę musiał król F8 zagrać, będę latał bez figury. Co? Nie zagrał goniec C7! Ależ piękny prezent. No powiem wam, gość nie ogarnął. Skoczek F6. No to prezent mi tutaj sprawił. Prosty prezent. No jeżeli tak, to królem podchodzę. I taki ruch mnie martwi. Kurczę. No niestety, niestety. To nie jest takie proste wszystko jak widać. No właśnie. Chyba jedyny ruch słuszny to taki. Nie, no bo on mi zbije tu. O rety. No powiem wam, jest ciężko. Mi się green screen osunął. No jest ciężko, bo jak odejdę. Ojejku. No właśnie, widzicie. Osunął mi się green screen. Czekajcie, muszę go poprawić. Mam 6 minut, zdążę. Z tego wrażenia. Wypadki chodzą po ludziach. Jeszcze tutaj. Tutaj poszło niefajnie. Już się odpalam. Dobra. Skoczek C5. Teraz tak, jak zagram tu, to on zbije mi tu z szachem. Potem tutaj. Ja tu. On mi zbije. Podejdę. No ale stracę dużo pionków. Tak. On mi zbija. No nie, no. Wtopa. Co mam zagrać tak i liczyć na to, że on nie zauważy tego bicia? Może jest tu jakiś jeszcze inny rachunek, ratunek. G5, bicie. Nic to chyba też nie daje. O losie. Dobra, bierze B8. Może nie zauważy. Jak zbije, to może po prostu ucieknę królem? Nie zbił! Ale zagrał inaczej, to też dobrze zagrał. Dobra, Krzysztof, grasz tak, on ci zbija. Grasz tu. No nie, słuchajcie, porobił mnie gościu niesamowicie, nie? Ale też nie zauważył bicia na F6. No a to może na jedno wychodzi. Tu? Tu? To jeszcze mam szansę? Mam szansę chyba. Aha, przecież ja po tym biciu nie mogę zbić, bo jest szach gońcem. No fatalnie to wszystko wygląda. No zagram po prostu wieżą, będę walczył wieżą na trzy figury. Chyba, że on mi zbije tu, co jest dla niego według mnie lepsze, bo ja zbijam tutaj. I tyle. Ale jednak się bał, no jednak się bał. Wieżą gram. Może jakaś mikroszansa jeszcze tutaj istnieje. Muszę tylko teraz przyspieszyć. Zagram tu, to on da szacha. Muszę zagrać tak. Zagrać tak. Proces trochę dłuższy, ale skuteczny. A, wybił mi. W ogóle wiecie co, ja jestem taki ślepy. Aż mi wstyd w ogóle. Wstyd, wstyd, wstyd. Kompletnie wstyd. Jeden mam kompletnie przegraną pozycję. Kompletnie przegraną pozycję. Tak. Jeszcze spróbuję go oszukać, bo jeżeli zbiję, to mam F6. Może on się sam tutaj oszuka co chwilę. No dobra, to ja chyba tak. Jak tu, to F6. Dobrze mówię? Chyba działa. Możliwe, że nawet to nie działa. Ale nawet po tym ruchu tak. Nie, nie, no tutaj to F6. On wtedy zagra tu.
No to i tak jest lipa. Szybkie F6, może nie zauważy. Ale pewnie widzi. Goniec F3, tak, zbiję i w ogóle tracę kolejny materiał. Bo chodzi o to, że jak tak, to ja tu, on zagra tu. I moja wieża jest w pułapce. Dobra, uciekam sobie gdzieś dalej, tędy spróbuję tego pionka chapnąć. Potraciłem wszystko. A czy ja mata tutaj nie dostaję przypadkiem? Nie, no tutaj jeszcze mam opcję. Ale on robi ze mną co chce w tej pozycji. Moja jedyna nadzieja to jest ten pionek. Jak wezmę tego, jakiś tam szach i pionek. No biorę. Nie no, oczywiście on nawet może figurę oddać za tego pionka i nic mu się złego nie zadzieje, ale powiem wam, że słabo gram tę partię. Słabiutko. Idę tu. No, oczywiście tak, da mi szacha i weźmiemy pionka. Za dużo pionów straciłem. Czy tak nawet może zagrać? No, na jego miejscu bym na spokojnie to zbił i miał spokój. Ale nie, on woli mi tutaj inaczej pograć, okej. Wracam. Bronię piona. Może da jakiegoś szacha, to już w ogóle by był cud nad Wisłą. No idę. Oczywiście C4. No szach. Jeden szach wiosny nie czyni. No ale pozbiera mi pionki. Jeszcze spróbuję go oszukać, bo jeżeli na przykład mi zbije pionka. A, to już go nie oszukam. Tak zagram, dlatego że on nie może zbić pionka. Taki ruch. Będę polował na gońca. No ale nie, no to jest, oczywiście to jest przegrana. Na milion sposobów. Oj, nawet tak tego nie zauważyłem. O rety. No tak. Będzie porażka, moi drodzy. A, może do końca pogram, może jakiś pacik, ale nie sądzę. Nawet nie wiem, jakbym tutaj pata miał skonstruować. Kompletnie mi wybił całą armię. Nie, no wiecie co, no nie będę się kompromitował. Jest kompletnie przegrana, przecież nie będziemy tutaj grać tego dalej. Ale może rewanż? Da się? Zaproponować? Jest rewanż, super. Bardzo się cieszę. No to się zrewanżuje, panie kolego. Ostatnimi czasy, no ja mam nadzieję, że chociaż mimo tych porażek coś tam dla siebie wyciągniecie, bo ostatnimi czasy, jak widać, bardzo dużo podstawiam. Jeżeli ktoś śledzi regularnie Szachusia, to Szachuś regularnie podstawia taktyka, ale to wynika oczywiście z tego, że się nie gra aż tak często, jakby się chciało. Tu skoczek F3, jeden z wariantów, po wybiciu po prostu wybijam gońcem. Okej, okay, tak też można. Tutaj wiem, że skoczkiem można zagrać. A nie, gońcem się grało chyba też. Okej, okay, to najwyżej będzie dla niego niespodzianka debiutowa. Co? No i co, on już chce w debiucie mnie porobić? Niech bierze tego pionka, niech bierze. Będziemy próbować grać z nim na bardzo dużą inicjatywę.
Czyli figury będą patrzeć na niego za chwilę w taki sposób. Goniec tutaj, goniec tutaj. Zobaczymy, czy sobie poradzi pod presją mojego nacisku na króla, czy... No, widać kombinuje. Dobra, robię roszadę bardzo szybko, żeby mieć z głowy tą roszadę, bo naprawdę te roszady są potrzebne. Tutaj był nacisk. No co, taki ruch zagrasz? Patrzcie, zagrał. No najciekawsze jest w tym wszystkim to, że ja mogę zbić chyba wieżą, tak, i zagrać tu. Tylko stracę czas, bo odbiję wieżą, zrobię roszadę i co dalej? Nie będę tego bił. Też B4 ma fajne. No powiem wam, kusi mnie taki ruch w ogóle. Nie wiadomo skąd mi się go do głowy wziął. Tak. Ale to na pewno nie jest dobre. Dobra. Prowokujemy go do ruchu B4, żeby zyskać pole na C4. Czy mu walnąć tam na F7 i zatańczyć? Patrzcie, zagrał zupełnie inaczej. W sumie to nawet nie głupie. Ale chwila, a nie mogę tu palnąć teraz? On zbije, ja tu wejdę. I tam jakieś strachy na lachy? Raz się żyje. Raz się żyje, mój drogi przyjacielu. Szach. Szach. Zaraz będzie mat. Jak nic. A myśl. Ja nawet, słuchajcie, nie myślę, co będzie po tym. Wow! Tak sobie zagrałeś poważnie? No to muszę przyznać, że bardzo odważnie. To już chwilę się muszę zastanowić, bo może teraz tak trzeba grać. On zbije mi kolejnego skoczka. To niełatwe. Tu. Tu. No nie. Bo też mogę zagrać tutaj, ale on wtedy jakby się rozwiązywał. Nie, bo tu plasnę i tam mam. Dobra, skoczek na F3. Skoczek na F3. Grożę ruchem na przykład E5 teraz. Król wyszedł na spacer. Dobrze, ale będzie rewanż z przytupem. Oj, będzie, będzie. Nie ma siły. Jakieś B4 na jego miejscu może bym wtrącił. W ogóle nie. Wydaje mi się, że ma ciężką pozycję. Trzeba dobrze policzyć to wszystko, żeby się wybronić. No, afera niesamowita się zaczęła tutaj na szachownicy. Dobra, no to masz E5. E5 to jest obowiązek. On teraz tak, jak pójdzie tu, to dostanie plombę. Jak zbije, to ja zbiję. On nie może żadnego skoczka ruszyć, bo jest skoczek F7. Jeden albo drugi. Super. Żyjemy. Pewnie dopiero teraz dostrzega, że oddał figurę bez niczego, a ja dalej mam atak. Dokładnie. Aha, nie mam szacha teraz takiego hetmanem na F3. Tak się postarałeś. Chwilka. A jakby tak tutaj. On tu. Chwilunia, chwilunia. Może nawet F4 w sumie. Bo jeszcze mam tam w zapasie taki ruch. Może tak w ogóle? Dobra, zagrajmy tak, żeby mieć wieża E1. Ja wiem, że on może zbić, ale to trzeba brać pod uwagę. Niech będzie tak. Zresztą też taki strzał jakby co. No wieża na F8. Chyba. A wieża F8 to może nawet tak zagrać. No jest tu trochę liczenia. Ale tak teraz jak się przyglądam bardziej tej pozycji, to nie wiem, czy to jest taka łatwa wygrana białymi. I czy w ogóle jest. Dlatego, że on jakąś taką koordynację śmieszną złapał.
No dobra, Hetman E2 z bezpośrednim atakiem, bo co ja mogę innego wymyśleć? Aha, może mi tak plasnąć. Zbije, on zbije. Hetmanem. No ale nie mam wyjścia, muszę to zrobić. I znowu mam tą wieżę za dwie figury. Wiecie, co jest tutaj dla mnie trudne? Że nie mogę wyprowadzić wieży w sposób jakiś taki aktywny. Ale mogę dać. Aha, szach, chwila. Tu. On odchodzi, albo gońcem się zasłania. Nie, on odchodzi, a zbijam tam. Chyba na to będę musiał grać, ale strasznie nie chcę. Dobra, dam szacha. Nie, szacha nie, bo on ucieknie. Po prostu nie będę miał też bicia tam. Bo hetmany wymieni. Nie, będę miał bicie, cały czas będę miał bicie. Ale mogę wieżą na B5 zbić. On tu, ja tu i tam plasnę i zachowam gońca. Dobra, wieża B5. Dobrze. Jeszcze znalazłem jakiś ruch w miarę sensowny, ale chwila. Tak. Tu. Ale się porobiło. Goniec A6 chyba jest dobry. Wtedy zbijam tu z szachem. Tak, ja tu, on tu. Ja zbijam, on zbija i co ja tu? Ja mi kosi wieżę i przegrywam. Nie, no tak nie może być przecież. Wieża B5 bzdura. Ale nie zrobił tego, co chciałem, bo miałby chyba lepszą pozycję. Choć nadal uważam, że jego pozycja nie jest chyba zła. Teraz grozi tu i tu. B4, u niego aż się prosi, żeby zagrać taki ruch. No to goniec tak, tak i tak, goniec E3. No nie jest jeszcze tak beznadziejna pozycja, jak grałem w Sycylu z nim przed chwilą. Ale lekko nie jest. Goniec A6. Ja jednak jestem ślepy, nie? Moja biedna wieża. No znowu mam wtopę z gościem. Nie potrafiłem znaleźć opcji do wygranej. No teraz co? Jak zbiję tutaj, on tu i tu mnie atakuje, bo myślałem o hetmana 4, ale tu się wszystko broni. Kurza stopa. Ale dostałem dzięki dzisiaj. Coś mi te kombinacje nie powychodziły, jak trzeba. Zagram tak, bo chodzi o to, że jak mnie zbije tym, to jeszcze różnopolowe gońce, jakaś tam mikro nadzieja będzie. Mikro nadzieja, ale to. No właśnie. No właśnie, Krzysztof. No właśnie. Żadnej nadziei tu nie mam już w tej sytuacji. Ugrozi mi po prostu mat, nawet nie mam lufcika zrobionego. Żadnej nadziei. Ale zaraz, ataki szach, tu i szachy się kończą. Taki szach. Jednego zbije, no nie, no bez sensu. Nic nie działa. No niesamowite. No dobra, spróbuję. No już co mi pozostało, no. Gdzie za drugi raz z tym samym kolesiem przegrywam. Żaden rewanż się nie udał. No niesamowite. Aha, dostaję mata tutaj i potem tu. Okej. Adam, nie dam ci tej przyjemności. Ale spróbuję z tobą zagrać jeszcze raz. Może się zgodzi. Zgodził się, super. Ale wiecie co? No, nie wiem, czy mam powiedzieć, czy to ja przegrałem, czy on wygrał. Wydaje mi się, że to ja przegrałem, niż on bardziej wygrał.
Teraz mu pokażę. Teraz ci pokażę. Obrona nowoczesna, panie kolego. Żadne sycylijskie schematy. Żadne teorie. Polecimy tutaj na głowę. Lecimy na głowę. Go. Okej. Na skoczek F6. Normalna sprawa. Okej, H3, roszada. Wszyscy są zadowoleni. Jeszcze sprawdzę w ogóle, bo coś mi przyszło do głowy. Nie no, 6 października, 17 rok, normalny gość. Nie no, normalny gość, o czym ja mówię, przecież on tam nie grał taktyki dobrze w poprzedniej partii, tak jak trzeba. A6. Już myślałem, że tutaj trafiam na jakiegoś cwaniaczka. G4, jak odważnie. No dobra, lecimy tak. B4 grozi, wzięcie pionka. Ale też goniec B7. G4 w ogóle? Dziwne. Goniec B7. Co, D5 musisz grać? Mi się otworzy fajnie goniec. Tak, nawet. Dobra, skoczek na D7 i opcja C5. Opcja E5. Wieża G1. Naprawdę oryginał mi się trafił. Tu. Wszystko do końca na polu E5. Tak. I co wtedy? Może tu? No dobra, niech będzie C5, bo C5 zwykle się gra w tych schematach. Grozi tu i wtedy E5. Dobra, przepchał D5, to normalne. No to mam C4. Mam C4, goniec ucieknie i sobie zagramy ładnie skoczkiem na C5. Będziemy atakować pionka. On zagra E5. Nie zagra E5, bo mu zbije i zbije mu na D5. Dobra, tu się wszystko będzie zgadzać. No to nie, no to widzisz, trzeba grać z szachistami tutaj na głowę, nie teoria. Jak grasz na głowę, to wygrywasz. Tu już jest easy, moi drodzy. To już jest easy. Nie jest easy. Nie jest easy, bo nie mogę wziąć tego pionka. Bo on mi zbija, ja zbijam, on hetman z szachem i kosi mi skoczka. No dobra, no to tak gram. Najpierw obronię skoczka. Ale to i tak jest dobrze, się z czarnymi. Bardzo dobrze jest. Czy nie ma roszady? Co on porobił? No dobra, no masz. Go. Gońcem to wieża E8. To ci powiąże jak baleronika. A jak hetmanem tu, to też wieża E8. No tak. Nawet po biciu skoczka mogę się zastanowić nad biciem takim, ale wydaje mi się, że tu on odbije królem, odbije gońca. Tak. Jak zbije czarnopolaka, to już w ogóle mam raj na ziemi. Tak, i grozi teraz tutaj. Dokładnie. Teraz chyba H5 zagram, żeby mieć zawsze lufcik, bo już z tymi lufcikami miałem problemy. A jeżeli zagra tutaj, to chyba skoczek na E4. Skoczek zbija. O, zbił! O, to jeszcze lepiej. Zbijam tym. Skoczek na F4 nie da mu żyć teraz. Kasparow kiedyś powiedział, jak się ma skoczka na F4 z perspektywy oczywiście czarnych, to tak jakby się miało pionka więcej. Dobrze. Teraz tak, zagram tu. No zagram skoczek F4, tak, no bo muszę. On goniec F3 prawdopodobnie. Ja mogę chyba nawet tak. W ogóle tak, ja mogę już wziąć pionka, jak będę chciał. Ale nie muszę. Zagram gońcem, bo chcę mu jeszcze bardziej zrobić krzywdę. Tu się wszystko trzyma. Zobaczcie, tylko zmieniłem debiut. Tak mogę zrobić. Wiele rzeczy można zrobić dobrych. On chce to wymienić, bo nie chce dostać mata. Tu. Nie, no dobra, chyba trzeba grać proste szachy. Bo bicie nie. Nie, no skoczek H3. No oczywiście, nie możesz zbić skoczka, bo jest jeszcze gorzej. Tak, zagrałeś?
No to wracam. Pionek wzięty, wracam. Pionek na czysto, to jest dobra rzecz. Okej. Wieża bije. No i co, jakaś wieża F3? Wieża G4. Też można. Jest pionek. Dobrze. No to... Wracam. Wracam. Nie będę kombinować. Może on zagra nawet tak. To wtedy tutaj. To już tak optymistycznie by to wyglądało. No dobra, wymieniam. Dam szacha na E8. I jeżeli on odejdzie królem, na przykład tak, zapewne odejdzie, to wieża tu na skoczkę. Tak po prostu. No może być tutaj wjazd, wieża D6, szach, to odchodzę. Wszystko się trzyma. I teraz pytanie, czy nie zbić tu? Zbić. Zepsuć mu strukturę. Dać szacha, zagrać tu i wziąć pionka. I stabilnie. Tutaj skoczek z wieżą mi nie są w stanie zagrozić. Nie, no oczywiście tym zbiję. Oj, skoczek F4 po raz drugi. No, rewanż się udał, ale trzeci raz. No, ale to i tak gratulacje, że tam po prostu mnie ograł gościak. No, ograł mnie chyba, trzeba tak to powiedzieć. Ja zagrałem bardzo też słabo. Ale tutaj widzicie, zobaczcie, zagrałem sobie partię na głowę w obronie nowoczesnej i już się gościu tam, no, pomieszał. Jaki z tego wniosek? Szachy lepiej rozumieć niż grać na pamięć, co nie? Dobra, w tym odcinku to chyba tyle. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.